Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym odcinku poświęconym raglanom. Dużo osób pisało, prosiło o tę część materii szyciowej, więc dzisiaj będzie o tym, jak zrobić wykrój na przykład na t-shirt, bluzę, sukienkę, ale z rękawami typu raglan i jak przerobić normalny wykrój, czyli taki na podstawową koszulkę, właśnie żeby był z rękawem raglanowym. Dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić, a już w czwartek będzie odcinek, jak na podstawie zrobionej formy uszyć fajną sukienkę. Także zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdziemy do przerobienia naszej formy, musicie sobie przygotować podstawowy wykrój na bluzkę. Ja mam wykrój na t-shirt dziecięcy, będzie mi łatwiej operować na mniejszych rozmiarach. Także bierzemy przód naszego wykroju, składamy go na pół i teraz bierzemy się za zrobienie, zmodyfikowanie tej formy. Zaznaczacie sobie 5 cm od linii środka, czyli na linii szyi, od linii środka przodu. Zaznaczamy 5 cm. To jest mniej więcej tu. To jest nasz punkt S. Natomiast tutaj nad linią odcięcia, zawsze wykroje podstawowe mają tutaj zaznaczoną linię nacięcia. Jeżeli jej nie macie w swoim wykroju, chociaż powinna być, ale ja Wam zaraz powiem, to też jest 5 cm, czyli możecie sobie po prostu tutaj zaznaczyć te 5 cm na linii pachy, ale w podstawowych wykrojach ta linia tutaj powinna być, więc ta linia musi być teraz połączona z tą pod kątem, taką linią prostą. Łączymy. Teraz dodajecie sobie do tej linii tak z pół centymetra przy damskich, czyli, bo to jest dziecięca, więc przy damskich 5 cm też przy ciuchach damskich czy męskich, jakby to nie jest tak, że przy dziecięcym jest mniej czy więcej. I teraz musicie dodać tutaj pół centymetra i za pomocą krzywika połączyć te linie jakoś tak, żeby to było trochę takie bardziej wypukłe. Mamy już odcięte części naszego wykroju. Bierzemy teraz rękaw i musimy dosztukować te odcięte części. I tak, ta część musi się nam zgadzać tu. A ta musi nam się zgadzać tu. Tak. Czyli to są te części odcięte naszego rękawa. I teraz tak, tu jest środek mojej formy. Musimy ładnie dopasować tę część przodu i tyłu, tak żeby się tu połączyły. Może się zdarzyć tak, znaczy właściwie to się powinno tak zdarzyć, że tu zostaje taka luka, około centymetra, pół centymetra do centymetra, gdzieś tak mniej więcej, żeby tu ładnie się wszystko nam zgrało. A to musi się połączyć tu. I teraz przenosimy sobie taki wykrój na kartkę.
Ja sobie teraz skleję ten mój rękaw, żeby mi się to nie przesuwało. I zobaczcie, przykładamy go tutaj i pasuje idealnie. I tak samo tył. A tu muszę tak bardziej, bo żem ścięła za bardzo. To jest okrągłe, nie kwadratowe. Ok. Dobra, tu nawet mam za dużo jeszcze kawałeczek. No i taka forma z rękawem raglanowym jest już gotowa. Teraz proponuję Wam przerysować to na przykład właśnie, żeby zrobić już taką formę z papieru jeszcze raz, żeby nie było nic tutaj połączone, a później uszyć jakiś prototyp z tkaniny, której Wam nie będzie szkoda, żeby sprawdzić, czy wszystko idealnie pasuje i jeśli będzie pasowało, to wtedy szalejemy. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, będzie przydatny, stworzycie własny wykrój z rękawami typu raglan i uszyjecie fajne letnio-wiosenne, wiosenno-letnie ubranka. A jak chcecie zobaczyć, jak ja skorzystałam z tego wykroju i uszyłam sukienkę w kwiatki, to zapraszam Was na kolejny odcinek już w czwartek. No, a dzisiaj się już żegnam.